to jest ostatnia na świecie parafia neounicka. To sformułowanie neounicka, on jest trochę takim obiegowym sformułowaniem i oznacza Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, który powstał w międzywojennej Rzeczypospolitej jako odpowiedź na potrzeby duszpasterskie na terenie byłego zaboru ruskiego, ale już w nowo powstałej II Rzeczypospolitej. Powstał ten kościół staraniem tak naprawdę naszego biskupa Henryka Przeździeckiego, który po prostu postanowił zaopatrzyć w sakramenty katolików obrządku bizantyjskiego w ich obrządku. Ponieważ car ten obrządek, ten kościół zlikwidował w 1875 roku, nastąpiła całkowita kasata Unii, czyli kościoła grekokatolickiego w zaborze ruskim, to też ten kościół odnowiono i stąd też ta nazwa neo-unicki, jakby odnowa unicki. Natomiast formalna nazwa brzmi tak, jak tutaj przed cerkwią sobie mówiliśmy, jest to katolicki kościół obrządku bizantyjsko-słowiańskiego i on rzeczywiście powstał i się rozwijał. Tak dla skali porównawczej, żeby wiedzieć, o czym się mówi, no to zawsze sobie do czegoś to warto odnieść. Słuchajcie, dzisiaj na Białorusi jest kościół grekokatolicki i ten kościół grekokatolicki do dzisiaj, chociaż istnieje od 30 lat prawie, a może i ponad już w tym momencie, od około 30 lat istnieje kościół grekokatolicki na Białorusi, to do tej pory nie mają biskupa. Dopiero 3 tygodnie temu wyznaczono teren administracyjny dla tego kościoła grekokatolickiego na Białorusi i został nominowany, był wizytatorem archimandryta Sergiusz Gajek, teraz został administratorem tak naprawdę. Do tej pory nie mają seminarium, jest 16 parafii, żadna z tych parafii nie dostała pozwolenia na budowę świątyni swojej, natomiast w kościół neounicki, jak powstało, słuchajcie, przez raptem 16 lat powstało 47 parafii, powstało seminarium w Dubnie, niestety na Wołyniu, co znaczy, że dzisiaj to jest Ukraina, ale wczoraj niestety Związek Sowiecki. Biskupa nawet nam delegowano, był on takim też wizytatorem apostolskim, ale był to biskup, który mógł święcić księży i rzeczywiście taki święcił. Nasza parafia do kościoła neounickiego dołączyła się w 1927 roku, kiedy to nasi parafianie po 52 latach, kiedy ta parafia była parafią prawosławną, siłą przejęta przez prawosławie, po 52 latach odzyskują ją po prostu w procesie sądowym i wtedy dołącza do kościoła neounickiego, czyli do tego katolickiego kościoła obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Tylko że tak, w 1939 wybucha II wojna światowa. Ona, no wiadomo, że jak jest wojna, no to wszystkie ręce na pokład, jakby zupełnie inne priorytety, kościół przestaje się rozwijać. Zaś sama wojna skasowała kościół, tylko dwa fakty po wojnie, dwa fakty polityczne do tego jeszcze, bo pierwszy to był czwarty rozbiór Rzeczypospolitej, czyli umowa w Jałcie trzech bandytów, tak naprawdę z naszej perspektywy, którzy za bezcen sprzedali, za święty spokój, albo nie wiem za co, sprzedali Polskę Sowietom w całości, jak mówił rotmistrz Pilecki, dając nam namiastkę Polski w postaci PRL-u. Koniec końców dla kościoła unickiego oznaczało to, że z tych 47 parafii tylko 13 zostało w PRL-u, reszta trafiła do Związku Sowieckiego, podobnie seminarium, gdzie trafiając została po prostu zlikwidowana, została unicestwiona, przestała istnieć. Naszego biskupa Mikołaja Czerneckiego na początku euforia, no bo dostajemy biskupa, a później się okazuje, że ten pierwszy to już jest ostatni biskup, bo najpierw go wywożą w ogóle na Syberię, później wraca i tak go mordują. Dzisiaj jest błogosławionym męczennikiem biskup Mikołaj Czernecki. I w 45 rozpoczyna się oczywiście kolejna kalka z historii, to pokazuje tylko, że Ruski nie jest w stanie tak naprawdę nic nowego wymyśleć i znowu akcja wywózka pod tytułem Akcja Wisła ma dotyczyć Ukraińców, a tak naprawdę dotyczy wszystkich obrządków wschodnich, katolików czy prawosławnych, to bez różnicy już, jak ktoś do kupy trzy palce składa, robi znak krzyża, zaczynając od prawej strony, no to po prostu kwalifikuje się do wywózki i rzeczywiście wszystkich wywożą z tych 13 parafii, wszystkie pustoszeją, łącznie z naszą, wszystkie pustoszeją. Naszych akurat parafian wywieziono pod Olsztyn.
To jest w lipcu 1947 roku kończy się akcja Wisła, ale dopiero w połowie lat 50. Gomułka pozwala ludziom wracać. I owszem, można wracać, ale weź wróć. Pytanie po pierwsze, czy jest do czego, czy ten dom jeszcze stoi, a jeżeli stoi, czy tam przypadkiem nikt już nie mieszka. Generalnie ludzie się decydują na to, żeby wracać, ale dopiero po kilkunastu latach. Pierwsi wracają w latach 50. Ksiądz Aleksander Przyłucki to jest człowiek, dzięki któremu ta parafia do dzisiaj przetrwała, ponieważ on postanowił, że on poczeka na tych ludzi. Tutaj wszyscy naokoło się pukali w głowę i mówili mi, jesteś głupi, jesteś wariat, po co ty tu zostajesz, jak jesteś księdzem, to chyba dla ludzi, a nie po to, żeby tutaj czekać. Nie wiadomo, czy wrócą przecież. I jak wrócą, to nie wiadomo też, czy będą mieli miłość do tego miejsca, czy jakie to pokolenie w ogóle wróci, kto to wróci. Okazuje się, że rzeczywiście było na kogo czekać i dzięki temu księdzu, który wykazał się betonowym charakterem, wyczekał tych ludzi rzeczywiście tutaj, był gotów poświęcić wszystko łącznie ze swoim dobrym imieniem i faktycznie tak się stało. Dzięki niemu ta parafia istnieje do dzisiaj, to jest nasz bohater tak naprawdę. Chociaż niekoniecznie tam pamiętany przez wszystkich, ale rzeczywiście dzięki niemu ta parafia istnieje. Od roku 1946 kościół neounicki, czyli ten kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, ponieważ nie ma biskupa czarneckiego, to też stolica apostolska, no wiadomo, musi desygnować jakiegoś biskupa, żeby była łączność z Rzymem, tak? No jeżeli nie mamy biskupa, to nie ma mowy o katolickości w ogóle, tak? No to dany jest biskup w osobie prymasa, najpierw August Chlont jeszcze, bo dopiero w 1948 umiera, później i Wyszyński, i Glemp, aż do 2007 roku są takimi ordynariuszami dla tego miejsca, takimi powiedzmy administratorami.